radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchaczy radia Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Artur Żaka realizuje tę audycję dla Państwa Andrzej Borysewicz. Drodzy słuchacze, witamy Was ciepło w naszej drugiej lipcowej audycji. Nasi stali słuchacze są przyzwyczajeni, że zazwyczaj zaczynamy naszą audycję skrótem wiadomości z walczącej Ukrainy, płynnie przechodząc do wydarzeń, że to tak ujmę, z naszego podwórka. Niemniej jednak jestem przekonany, że początek lipca dla każdego Polaka jest miejscem smutku i zadumy. Dlatego w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej, w trakcie zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę, postanowiliśmy w całości poświęcić audycję tym przerażającym wydarzeniom sprzed lat, które wykarbowały się krwawymi literami w świadomości narodu polskiego i do dziś stanowią kość niezgody pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Spróbujemy się dowiedzieć, jak mogło dojść do tak straszliwych mordów, czy tylko Wołyń był areną tych wydarzeń, a także w jaki sposób pamięć niewinnie pomordowanych jest pielęgnowana i uhonorowywana aktualnie. Czym była zbrodnia wołyńska? Na początek przytoczę krótką definicję Instytutu Pamięci Narodowej. Otóż, zbrodnia wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła ona nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem, Lubelszczyzny i Polesia. Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-1945. Sprawcami zbrodni wołyńskiej była organizacja nacjonalistów ukraińskich Frakcja Stepana Bandery, czyli tzw. OUNB, oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza. We własnych dokumentach planową akcję eksterminacji ludności polskiej określali mianem akcji antypolskiej. Tyle definicja. I dlatego zapytałem o genezę tych wydarzeń pana Michała Miwę Młota z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Katowicach. Przede wszystkim niektórzy badacze podkreślają to, że Ukraińcy byli zawiedzeni polskim państwem, że Polacy nie dotrzymali pewnych obietnic. Tutaj traktat ryski, 1921 rok. No i później prowadzili politykę raczej rugowania języka ukraińskiego, czy w jakiś tam sposób istniała nierówność obywateli i Ukraińcy czuli się właśnie tymi obywatelami drugiej kategorii. Niestety pewne rzeczy rzeczywiście miały miejsce, ponieważ nie utworzyliśmy ukraińskiego uniwersytetu, tak jak to było obiecywane, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że mimo wszystko konstytucja nasza zakładała równość obywateli wobec państwa, a pewne tutaj takie odczucia Ukraińców miały też inne przyczyny. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita była państwem biednym, gdzie Kresy, a już takie na przykład województwo poleskie czy wołyńskie były bardzo zacofane. Dodatkowo odczuliśmy szczególnie kryzys ekonomiczny z 1929 roku, gdzie żyło się źle nawet i w centralnej Polsce. Praca państwowa była bardzo cenna, a na Kresach rzeczywiście taką pracę lepszą, typu posada, policjanta, listonosza, urzędnika państwowego, nauczyciela, to raczej była zarezerwowana dla Polaków. Ukraińców to szczególnie bolało. Oczywiście pacyfikacja w 1930 roku wsi ukraińskich, ale też pewne inne, rzeczy, które były kością niezgody, choćby sprowadzanie osadników właśnie polskich z wojny 1920 roku na Wołyń i nadawanie im działek, co bardzo bolało właśnie mniejszość ukraińską. Też jednak trzeba pamiętać znowu, że musimy na to spojrzeć oczami ludzi z II Rzeczpospolitej. Większość z nich cieszyła się z odrodzonej Polski, a mieli przed oczami tę Polskę, która przestała istnieć, czyli z końca XVIII wieku. Trzeci rozbiór Polski 1795 i te zupełnie inne były granice i zupełnie inny stan posiadania Polaków na Kresach. I teraz w XIX wieku, kiedy mamy okres zaborów, kiedy mamy powstania narodowe, różne represje, potem pierwszą wojnę światową, później mamy rewolucję, ten odsetek Polaków na tamtych terenach się bardzo zmniejszył. Z chwilą nastania II Rzeczypospolitej chciano wyrównać te dysproporcje w jakiś tam stopniu albo powrócić, przynajmniej przybliżyć
zbliżony sposób do tej sytuacji sprzed rozbioru. Tak na to wtedy patrzono. Poza tym były próby porozumienia oczywiście z Ukraińcami, no ale niestety, pyta pan o genezę, niestety wiek XX, czy też w zasadzie już koniec wieku XIX, kiedy powstają nowoczesne nacjonalizmy, a w wieku XX, no niestety te nacjonalizmy przybierają taką bardzo straszną postać, no i niewolni od tego byli Ukraińcy. Okazało się, że wszelkie porozumienia nie są im na rękę. Ideolodzy ukraińscy już otwarcie, podczas trwania jeszcze II Rzeczpospolitej, mówią o wręcz czystkach etnicznych. Chociażby Michajło Kołodziejski był zwolennikiem brutalnej akcji, to znaczy powstania narodowego Ukraińców przeciwko wszystkim, czyli również przeciwko Żydom, Czechom, Niemcom, no i oczywiście Polakom. I miała być ta akcja bardzo brutalna. Kołodziejski uważał, że strona polska jest stroną silniejszą, dlatego brutalne metody muszą zniwelować tę przewagę państwa polskiego i przede wszystkim przewagę ekonomiczną. A z drugiej strony brutalne metody miały też ukryć to, że była to zorganizowana operacja. Czasy były radykalne. Na to możemy odpowiedzieć na kilka sposobów, ale przede wszystkim właśnie sytuacja. Ukraina zamierzała, znaczy chciała uzyskać niepodległość, wybić się na wolność, jak to oni mówili. Tymczasem właśnie rozczarowanie, z jednej strony najpierw właśnie Polską, oczywiście zagrożenie sowieckie, ale później rozczarowanie też III Rzeszą, która mimo wszystko po wkroczeniu na te tereny no, traktowała tak samo Ukraińców jako obywateli drugiej kategorii. Zainteresowana była tylko eksploatacją, natomiast nic tutaj nie chciała dać w zamian. Aresztowała przecież przywódców tej ogłoszonej znowuż wolnej Ukrainy i to wszystko wpłynęło na to, że nacjonaliści sięgnęli po te najbardziej radykalne środki. No, potencjał jakiś był. No, przypomnijmy, że mordowanie na przykład Polaków, no to się już zaczęło we wrześniu 1939 roku. Jest wiele świadectw o tym, jak właśnie zabijano polskich żołnierzy, czy też tych, którzy usiłowali się przedostać przez granicę rumuńską, czy też węgierską. Później, wiadomo, był okres spokoju, ale już w 1943 roku na nowo te niepokoje wybuchły. No i wtedy już była zorganizowana akcja przede wszystkim. Ten radykalizm miał wiele podłoży, ale między innymi właśnie ta sytuacja, że tutaj mieli chyba świadomość tego, że są na jakimś zakręcie dziejowym. Być może Niemcy przegrają wojnę i trzeba tu będzie w tej chwili właśnie zawalczyć o swoje. Być może pod przynależności tych ziem będą decydowały inne czynniki, choćby jakieś referenda, więc trzeba już zadbać o to, by ten element dla nich wrogi, tak oni uważali, Polacy stąd zniknęli. Charakterystyczne jest też to, że mordy nawet trwały przecież w 1944 roku, kiedy już było wiadomo, że żadnej Ukrainy nie będzie. Kiedy sowiecki walec już wchodził na te tereny, przebojna granica II Rzeczypospolitej była przekroczona przez Sowietów przecież na początku stycznia 1944 roku. Ale mimo to mordy nie ustały. Ukraińcy często mówili, bo powtarzają to świadkowie, że może i Ukrainy nie będzie, ale i Lachów też tutaj nie będzie. Powiedział Michał Miwa-Młot z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Upamiętnienia ofiar z roku 1943 odbywały się niemal w całej Polsce i tu na zachodzie Ukrainy. W związku z 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej premier Mateusz Morawiecki oddał hołd pomordowanym Polakom przez ukraińską armię powstańczą. Szef rządu odwiedził na Ukrainie dwie nieistniejące wsie, Ostrówki oraz Późniki. W tych wsiach trwają poszukiwania zbiorowych mogił. W nieistniejącej wsi Późniki mój redakcyjny kolega Aleksander Kuśnierz nagrał to, co do zgromadzonych powiedział premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymordowanie mieszkańców polskich w wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim, gdzie się znajdujemy teraz w lutym 1945 roku przez OUN, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, UPA, Ukraińskich Nacjonalistów, było ostatnim aktem, czy jednym z ostatnich aktów straszliwej tragedii. Tragedii, którą nazywamy zbrodnią wołyńską. Ale ta tragedia rozgrywała się nie tylko na północ od tego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy, na Wołyniu. Ona rozgrywała się także na terenach, które nazywano wtedy Galicją Wschodnią, czyli dawne województwa tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie na Pokuciu. Ta ogromna tragedia to
zbrodnia wołyńska. Zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, hekatomba, piekło setek polskich rodzin, tysięcy polskich rodzin tylko na tym terenie, a łącznie szacuje się, że ponad 100 tysięcy Polaków straciło życie w tym piekle. Piekle, które stworzyli ukraińscy nacjonaliści, ale które było możliwe dlatego, że tutaj panowała III Rzesza, że zniknęło państwo polskie, że państwo polskie zostało zlikwidowane przez III Rzeszę Niemiecką. Dzisiaj nie tylko pamiętamy o ofiarach tamtych strasznych zbrodni, ale także pamiętajmy, że ofiarami byli ci, którym udało się przeżyć, jak historie, o których dzisiaj słyszałem, kobieta, która ukryła się za figurą Matki Boskiej i przeżyła, bo nie została zauważona. Oni nosili w sobie traumę tamtego strasznego dramatu do końca swoich dni, a niektórzy noszą ją po dziś dzień. To także tragedia kolejnych pokoleń, które są też ofiarami zbrodni wołyńskiej, bo noszą w swoich sercach pamięć o tamtych wydarzeniach, o swoich przodkach, którzy zginęli. Na wielkich połaciach tej części II Rzeczpospolitej zostało zamordowanych w okrutny sposób wielu Polaków. Hutory, wsie, które kwitły przez stulecia, zniknęły z powierzchni ziemi. Pozostały tylko szare zgliszcza, szare popioły po szkołach, po kościołach, po domach, po gospodarstwach. Dzisiaj w 80. rocznicę, niemal równo 80. rocznicę Krwawej Niedzieli w 1943 roku, 11 lipca, nie tylko wspominamy tamten czas, ale wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. I nie spoczniemy, ja nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara tamtej strasznej zbrodni wołyńskiej, zbrodni w Galicji Wschodniej, nie zostanie odszukana. To nasze obowiązki, to nasza spuścizna i jesteśmy to winni wszystkim, którzy wtedy żyli w tym miejscu i przeżyli albo nie przeżyli tamtej hekatomby. Ale dzisiaj znajdujemy się tutaj w szczególnym czasie. W szczególnym czasie, kiedy tyran stara się zniszczyć niepodległe, suwerenne, wolne państwo ukraińskie. I musimy mieć świadomość, my Polacy i Ukraińcy także, że bez wyjaśnienia, bez spisania tej historii wołyńskiej do samego końca Rosja zawsze będzie wykorzystywać kartę wołyńską, aby wbić klin pomiędzy Polaków i Ukraińców. Nie możemy na to pozwolić, szczególnie w tym czasie, bo dziś ukraińscy żołnierze walczą o swoją wolność, swoją niepodległość i swoje prawo do życia. Ale cała Ukraina walczy także za Polskę i walczy za Europę. Walczy o nasze bezpieczeństwo i naszą przyszłość. Codziennie giną ukraińscy żołnierze, walcząc przeciwko barbarzyńskiej napaści rosyjskiej i im jesteśmy winni wdzięczność za to, że walczą i umierają za bezpieczną Europę i bezpieczną Polskę. Także kobiety i dzieci ukraińskie giną niemal codziennie na skutek rosyjskiej napaści. Codziennie albo niemal codziennie przeprowadzane są ataki bombowe, rakietowe, artyleryjskie, w wyniku których giną ludzie. Lata 1943-1945 to szczególnie tragiczne lata, dramatyczne lata, lata ludobójstwa, o których musimy pamiętać. One są częścią świadomości, częścią polskiej tożsamości, głęboko wryły się w polską pamięć i na zawsze tam pozostaną. Dzisiaj składam hołd w imieniu Rzeczpospolitej. Składam hołd wszystkim pomordowanym wtedy Polakom, pomordowanym w latach 1943-45 w czasie zbrodni wołyńskiej. I wzywam was, nasi przodkowie, nasze siostry, nasi bracia, stańcie do apelu. Wzywam was, byście byli świadkami i opiekunami dobrej przyszłości naszych narodów. Powiedział Mateusz Morawiecki, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak wspominałem wcześniej, premier był też w Ostrówkach, w których wraz z potomkami polskich mieszkańców tej wsi i badaczem zbrodni wołyńskiej Leonem Popkiem wkopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża przydrożnego. Mateusz Morawiecki zapalił także znicz przed figurą Matki Boskiej, znajdującej się obok dawnej lokalizacji kościoła. Również złożył tam wieniec przed pomnikiem na cmentarzu, gdzie spoczywały ofiary Wołynia. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Konstanty Czawaga, który poprosił doktora Leona Popka o wypowiedź dla Kuriera Galicyjskiego. Powiem, jestem jakoś tak
pozytywnie podbudowany. Po pierwsze, jest to młodzież polsko-ukraińska. Bardzo szybko się tutaj dogadują. To też jest fenomen, że dorośli, starsi, politycy potrzebują dużo czasu. Ci młodzi błyskawicznie nadają na jednakowych falach. Oni się świetnie rozumieją, chociaż nie do końca wszyscy znają język ukraiński czy język polski. Ale to jest jedno. Druga rzecz. My tutaj spotykamy się, zaczynamy od modlitwy, zaczynamy od mszy świętej. Są inne jeszcze relacje. Są filmy, są spotkania, są wspólne posiłki, są wspólne zabawy. I w ramach tego też jeździmy na cmentarze i porządkujemy te cmentarze. I jest taki moment, gdzie przedstawiamy historię miejscowości tego cmentarza, kwatery, dlaczego w Zasmykach kwatera żołnierzy 27, dlaczego w Lubomlu cmentarz bardzo stary, różne groby różnych osób i kwatera żołnierzy z 39 roku, upamiętnienie z 43 roku miejscowości Kąty i dzisiaj Ostrówki. I dla mnie to było bardzo ważne, że fakt, że my już jesteśmy kolejny dzień, już troszeczkę się znamy, ale ci ludzie z radością, to było widać, to nie było jakiegoś narzekania, jakiegoś unikania, porządkują ten cmentarz. Widzę ten ich wkład. Są Ukraińcy, są Polacy i my razem pracujemy. Razem pracujemy. Oni zadają pytania. Tutaj była wieś. Gdzie ta wieś? A gdzie one? A dlaczego tu nic nie ma? I tak się zaczyna. Zaczynam opowieść o Polakach, którzy mieszkali od 400 lat wspólnie, były małżeństwa mieszane, chodzili razem do szkoły, do lasu, paśli razem krowy, spotykali się i nagle jest 43 rok, jest tragedia, giną Polacy, ale też mówię o tym, że dzisiaj w Lubomlu przy pomniku UPA, poświęconego UPA, mówię o tym, że są mieszkańcy wymienieni z imienia i nazwiska, którzy należeli do UPA, ale też jak przyjechali Polacy urodzeni w Ostrówkach Woli Ostrowieckiej, oni mówią, ja z nim chodziłam do szkoły, ja z tym pasłam krowy. Z tą dziewczyną to żeśmy chodzili do lasu na jagody. Poznają się i nagle w pewnym momencie następuje rozdźwięk. Są dwie pamięci, pamięć ukraińska, pamięć polska. I trzeba o tym mówić, że te pamięci są różne. Ukraińcy mają prawo do swojej pamięci, my mamy prawo do swojej pamięci. I teraz jest za kilka dni ta 80. rocznica apogeum zbrodni. Trzeba teraz powiedzieć tą pamięć polską, bo mamy prawo do swojej pamięci i chcemy, żeby Ukraińcy też zrozumieli naszą pamięć, nasz ból. To, że po 80 latach w dalszym ciągu większość Polaków, 95% leży w dołach śmierci, gdzieś w lasach, na łąkach. Ja dzisiaj też pokazywałem takie miejsca. Ostrówki mają szczęście o tyle, że udało się odnaleźć w ciągu 3 ekshumacji 680 osób. Jest to możliwe. Jest to możliwe odnaleźć i po katolicku pochować na cmentarzu. I gdybyśmy ten okres 30 lat Ukrainy i Polski, gdybyśmy wykorzystali na wspólne poszukiwania, wspólne ekshumacje, wspólne pochówki, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i dzisiaj tych wiele problemów nabrzmiałych, one by już nie istniały. A my w dalszym ciągu zmierzamy się z bardzo trudnym problemem. Wszyscy to mówią, dziennikarze, politycy, duchowni. Najtrudniejszy problem w relacjach polsko-ukraińskich to są niepochowane szczątki naszych rodaków. Wszyscy mówią, najwyższy czas, przedstawiciele duchowieństwa grekokatolickiego, rzymskokatolickiego, Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiej, politycy, najwyższy czas zacząć tych ludzi, bo to jest nawet, jak do tego doszło, że przez 80 lat nie mogliśmy znaleźć wspólnych relacji, uszanować jeden drugiego, pochować? Przecież to jest takie naturalne. Dlaczego w dalszym ciągu są rodziny w Polsce, które przekazują traumę, przekazują ból, cierpienie, złość, że nie można pochować. I to jest cudowne, że ci młodzi Ukraińcy mówią, nie potrafią tego zrozumieć. Też nie potrafią. I mówią, nas tego nie uczyli w szkołach. My o tym nie wiemy. My chcemy poznać. Powiedzcie, pokażcie. Ale też chcemy pokazać wam naszą historię. Też niełatwo. To jest to zderzenie. Pamięć ukraińska, pamięć polska i przed nami obchody 80. rocznicy. To nie jest łatwy problem. Pytanie, czy my damy radę się z tym zmierzyć? Czy my chcemy się z tym zmierzyć? Ja myślę, że to jest olbrzymia szansa, że obserwujemy takie oddolne akcje, tak jak w tamtym roku porządkowanie cmentarzy polskich przez mieszkańców, miejscowych Ukraińców, którzy mówią, Polacy nie mogą przyjechać, to my możemy chociaż w taki sposób im podziękować, uporządkujemy ich cmentarze. Jutro jedziemy do Kisielina i tam grupa Ukraińców miejscowych chce razem z nami porządkować cmentarz.
powiedział dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie. Ksiądz Jan Buras, wikariusz generalny diecezji łódzkiej, pokazał moim kolegom Konstantemu Czawadze i Ichorowi Rywadze samotny krzyż przy drodze, która prowadzi z Włodzimierza w kierunku Lubomla. Redaktorzy Kuriera także nagrali kilka słów jakże ważnego komentarza księdza Burasa. Jesteśmy w miejscowości Liski, która była tutaj przed wojną i obecnie jest ta kolonia, bo to jest praktycznie kolonia ukraińska, Liski, i tu jest miejsce upamiętnienia tych, którzy zostali tu pomordowani w 1943 roku. To jest jedno z upamiętnień, które dzięki staraniom pani Franciszki z Włodzimierza powstało tutaj na Wołyniu, a od 2008 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu tymi miejscami opiekujemy się, a tych miejsc jest 27 tutaj, którymi my osobiście się opiekujemy, bo no, czy na wszystkimi miejscami nie jesteśmy w stanie, bo to fizycznie nie jesteśmy w stanie, ale tymi miejscami od 2008 roku się opiekujemy. A to miejsce, przy którym jesteśmy, zawsze budziło moje zainteresowanie, bo nie jest ono, żadne upamiętnienie nie jest zaznaczone, nie ma tabliczki żadnej, dlatego że tej tabliczki nie można tu było umieścić. Na krzyż wyrażono zgodę, na tabliczkę nie. Natomiast mnie zawsze tutaj zdziwiło, ile razy przejeżdżałem tutaj koło tego krzyża, nie tylko wtedy, kiedy robiliśmy porządki, ale też jak jadąc z Włodzimierza do siebie tutaj po drodze, to widziałem, że ciągle palą się znicze. I to mnie bardzo intrygowało. Kto? Ktoś mi tłumaczył, że prawdopodobnie jakiś kierowca, który jeździ tą trasą z Polski, Polak jakiś, zawsze się zatrzymywał i palił te znicze tutaj. Albo związany z tą ziemią był, z tym miejscem, albo ktoś go poprosił o to, żeby tak czynił. To dla mnie to było fenomenalne. Dziennikarze Kuriera Galicyjskiego spotkali również wolontariuszy z Polski, którzy nie pierwszy rok przyjeżdżają na Ukrainę, aby porządkować polskie nekropolie. Proszę posłuchać, co powiedział Konstantemu Czawadze pan Jacek Bury z Ochotniczych Chówców Pracy z Lublina. My tu jeździmy od 15 lat. Naszym zadaniem jest porządkowanie cmentarzy, ale tak naprawdę pamięć i pamiętanie o tym, że tu kiedyś byliśmy, mieszkaliśmy, budowaliśmy też tą ziemię, tworzyliśmy tutaj kawałek Polski, mówię my jako Polacy. Natomiast naszym zadaniem jest pamiętać o tym, że tu kiedyś była Polska w takiej przyjaźni z Ukraińcami. Nigdy się nie spotkaliśmy z jakimiś złośliwościami, z jakąś nieżyczliwością. Zawsze lokalni mieszkańcy po tych małych wioskach, miasteczkach zawsze byli nam życzliwi. Przynosili wodę, pomidory, rozmawiali, dopytywali się, opowiadali z taką serdeczną, z takim serdecznym podziwem, że ale to wy dbacie o pamięć, to dobrze, że dbacie, to szkoda, że u nas tak nie dbają. I też z tego zrodził się taki pomysł, że byśmy porządkowali cmentarze razem, bo wiele osób nam pomagało ukraińskich. Przyjeżdżały studenci i studentki z Uniwersytetu SI Ukrainki, przyjeżdżali wolontariusze z naszymi kolegami, z Julią Wasejko, z Sergiejem Godlewskim i porządkowaliśmy te cmentarze polskie razem. Natomiast w pewnym momencie zobaczyliśmy, że przecież możemy porządkować cmentarze prawosławne w Polsce też razem, bo przecież tam też byliśmy sąsiadami. Na Chełmszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. I tak zaczęliśmy robić. Ta akcja się rozrosła później na Litwę, na Białoruś. Tam też wyjeżdżaliśmy porządkować polskie cmentarze. Natomiast ja jestem przede wszystkim wychowawcą. Dla mnie najważniejsze jest, żeby tam jeździła młodzież, żeby oni chcieli jeździć. I też w pewnym momencie zobaczyłem, że nie ma znaczenia, ile my wytniemy tych drzew. Czy podczas takiego wyjazdu wytniemy 10, 20 czy 100. Kompletnie to nie ma znaczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby za lat 10, 20, 30 ci ludzie, którzy z nami jeżdżą, tacy młodzi jak tutaj ci stojący obok, żeby oni ten projekt dalej pociągnęli, żeby do ostatniego polskiego pokolenia Polacy pamiętali, że tu kiedyś była Polska, że jesteśmy dumni z tego, bez żadnych idei odwetowych, bez żadnego przesuwania granic, po prostu nie, w przyjaźni. Tak się potoczyła historia, że dzisiaj tutaj jest Ukraina i niech tak będzie. Natomiast naszym zadaniem jest wkrzesić te dobre tradycje sąsiedzkie, bo przecież tu przez kilkaset lat byliśmy sąsiadami. I dużo, wiele dobrych rzeczy się zadziało między ludźmi tu mieszkającymi, Polakami, Żydami, Niemcami, Ormianami, Czechami, Ukraińcami.
I do tego chcemy wracać, do tego chcemy nawiązywać, o tym przypominać, dlatego też to nasze porządkowanie cmentarzy składa się z takich kilku elementów. Pracujemy razem, modlimy się razem, zapalamy znicze, ale później siadamy i rozmawiamy, i biesiadujemy, i śpiewamy, i gadamy, i czasem 100 gram spożyjemy razem, żeby właśnie nawiązać do tego, co kiedyś tu przez kilkaset lat robili nasi przodkowie. I tak jak powiedziałem, naszym zadaniem nie jest dendrologia, nie jest robota w drzewkach, czy w drzewostanie, tylko pamiętanie. Jesteśmy po prostu na służbie pamięci i to jest dla nas najważniejsze i to chcemy kultywować. I chciałbym, i na tym polega też nasza robota, żeby zarażać Polaków, młodych Polaków, opowiadaniami o okresach, opowieścią o Polsce, tej, której już nie ma i która już niestety nie wróci, ale żeby oni wzięli udział w tej sztafecie pokoleń i też tu kiedyś przyjeżdżali i też pamiętali, przywozili swoje dzieci, swoich wnuków, żeby ci z kolei też pamiętali, żebyśmy tutaj razem budowali ten nasz kawałek Polski, ale Polski zaprzyjaźniony z Ukrainą, będącej z nią w sojuszu i żebyśmy byli po prostu dobrymi sąsiadami. Taka jest idea tych działań. Od 15 lat porządkiem tu cmentarzy, tych cmentarzy, to pewnie na liście już jest 50-60 cmentarzy Wołynia, Podola. Te wszystkie miejsca, gdzie kiedyś nasi przodkowie żyli, mieszkali, budowali tutaj ten kawałek Polski. Nasi dziennikarze na Wołyniu spędzili kilka dni. Spotkali tam też młodych ludzi z Polski i Ukrainy, którzy na swój sposób mierzą się z wydarzeniami sprzed 80 lat. Proszę posłuchać, co powiedziała urodzona na Wołyniu Julia Kowalczuk, która jest współzałożycielką stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Ja niestety o wydarzeniach tych przykrych, które miały miejsce na Wołyniu, dowiedziałam się już mieszkając w Polsce. Było to tak, że jak przyjechałam na studia i wiele osób pytała, skąd jestem, mówiłam, że z Wołynia. I pierwsze pytanie, które padało zawsze, to było, a co myślisz o tych wydarzeniach? Co myślisz o Wołyniu? Ja mówię, no, taki biedny region, ale piękna przyroda i tak dalej. Nie wiedziałam, o co chodzi i dlaczego jestem pytana, co o tym sądzę, ale później zaczęłam czytać książki, już wiedziałam, że miało miejsce tutaj przykre wydarzenie, że miała miejsce rzeź. Zaczęłam czytać, zaczęłam się edukować i tak, dowiedziałam się o tym dopiero mieszkając w Polsce. Jak doceniasz organizację takich warsztatów? Bardzo pozytywnie oceniam. To jest bardzo nam potrzebne, żeby być razem, żeby rozmawiać o tej trudnej historii i my też robimy to w ramach naszych warsztatów, bo często też jest tak, że również jak ja nie wiedziałam o tej sytuacji przykrej, wiele Ukraińców też niestety nie wie. I szczególnie po 24 lutego, jak wiele Polaków przejęło pod swój dach Ukraińców i często też w polskim społeczeństwie było tak, a jak rozmawiać z Ukraińcami o Wołyniu? Ja twierdzę, normalnie, po prostu rozmawiać, mówić, że taka sytuacja miała miejsce wiele lat temu, warto o tym pamiętać, warcić pamięć ofiar i normalnie rozmawiać, bo często jest tak, że Ukraińcy nie wiedzą o tej przykrej sytuacji. Jesteś w tej organizacji, w stowarzyszeniu, tak? Tak, ja wspólnie z Karoliną Romanowską jesteśmy założycielkami Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, w ramach którego tak dążymy do tego pojednania opartego na prawdzie, opartego na szacunku i na takiej pamięci historycznej, tak, o wydarzeniach. W Polsce i na Ukrainie odbyło się wiele uroczystości poświęconych tamtym wydarzeniom. Jednak należy wyszczególnić kilka, moim zdaniem wyjątkowych. W ramach pielgrzymki przebaczenia i pojednania na Wołyniu została odprawiona msza święta polowa w Parośli, nabożeństwo żałobne w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku, a także w Warszawie podpisano wspólne orędzie przebaczenia i pojednania. 9 maja w rzymskokatolickiej katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku odprawiono mszę świętą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Przed mszą świętą prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej, stawiając zapalone znicze przed symbolicznymi krzyżami umieszczonymi przed ołtarzem świątyni. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska dokonała w tych dniach również pielgrzymkę do wielu miejsc na terenach obwodu wołyńskiego i ruwińskiego, gdzie przed rzezią wołyńską istniały polskie wsie. Po zakończeniu uroczystości żałobnej w katedrze łódzkiej powiedziała dla Kuriera. Obchody
myślę, że jeszcze się nie skończyły, natomiast dzisiejszy dzień chyba zapisał się w historii naszych relacji. Ja mam nadzieję, że to będzie ten przełom, że to będzie taki duży krok, który sprawi, że naszą historię zaczniemy pisać na nowo, na trwałych podstawach, że teraz już razem będziemy zmierzać we właściwym kierunku. Oczywiście, że czekamy na kolejne działania, już działania, nie tylko symboliczne gesty, czyli wreszcie otwarcie na ekshumację i upamiętnienie miejsc, w których doszło do zbrodni ludobójstwa. Nie bójmy się też tego słowa. I poszczególnych osób, które zginęły, by doczekały się wreszcie grobu z własnym imieniem i nazwiskiem, a ich rodziny, miejsca, w które będą składały zniczy, będą mogły się pomodlić. To jest, wydawać by się mogło, tak niewiele, a jest to tak ważne. Nie zmienimy historii, która jest za nami. Możemy sprawić tylko, że ta historia nie będzie nas dzielić, że razem będziemy w stanie nad nią się pochylić z szacunkiem. Tu jest potrzebny szacunek po obu stronach. Szacunek, zrozumienie i prawda, stanięcie w prawdzie. I wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie tak, że nasze dzieci i wnuki już nigdy nie doświadczą zła we wzajemnych relacjach, tylko będą budować wspólną przyszłość. Po tym wyjątkowym nabożeństwie swoimi refleksjami podzielił się także Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która regularnie i ciągle wspiera walczącą Ukrainę. Fundacja Solidarności Międzynarodowej wspiera walczącą Ukrainę. Wspieramy naród ukraiński w walce o niepodległość, też w walce o naszą wolność, bo jest dla nas oczywiste, że Ukraina broni Polski i Europy, ale też pamiętamy o ofiarach polskich, które padły w wyniku zbrodni wołyńskiej, zbrodni popełnionej przez ukraińskich nacjonalistów. I chciałem powiedzieć, że zarówno przekonanie o potrzebie pomocy Ukrainie, jak i powinność bycia tutaj dzisiaj w 80. rocznicę ludobójstwa wołyńskiego, to nie są postawy wykluczające się wzajemnie i sprzeczne. Można być gorliwym sojusznikiem Ukrainy w wojnie i jednocześnie walczyć o pamięć o naszych ofiarach na Wołyniu. Powiedział Konstantemu Czawadze Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jestem w pełni świadomy, że w formacie naszej audycji można było dotknąć tylko czubka góry lodowej, jaką jest tragedia wołyńska. Właśnie dlatego złamaliśmy kanwę naszej audycji, aby dać możliwie jak najszerszy głos tym, którzy na co dzień dbają o pamięć tych, co bezwinnie zostali zgładzeni. Tym materiałem kończymy naszą specjalną audycję. Serdecznie dziękuję, że spędziliście ten czas z nami. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdą środę na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Zachęcam również do śledzenia nas na stronie www.kuriergalicyjski.com, a także na Facebooku i innych kanałach Kuriera Galicyjskiego. No i oczywiście z całego serca polecam lekturę tego, co jest centrum wszechświata redakcji, czyli dwutygodnika Kurier Galicyjski. Ukłony dla całego Kuriera Galicyjskiego, który pracował nad tą audycją. W audycji wykorzystałem reportaży Ihora Rewagi, Konstantego Czawagi, a także Aleksandra Kuśnierza. Przy mikrofonie był Artur Żak, a Andrzej Borysewicz realizował dla Państwa tę audycję. Do usłyszenia za tydzień. Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.